Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z radością, bo Adwent to czas radości, chciałbym Wam przeczytać dzisiejszą Ewangelię, przynajmniej w obfitych fragmentach, i parę słów o niej opowiedzieć. Bardziej gwoli ciekawości niż jakiegoś pouczenia, ciekawostek niż jakiegoś tylko moralizatorstwa. Mam nadzieję, że ze szczyptą humoru, który będzie dla nas też zachętą do tego, żeby Słowo Boże słuchać, żeby je czytać. Posłuchajmy. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu w tym roku, wczytujemy się we fragment 13 rozdziału Ewangelii Świętego Marka od wiersza 33. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Może najpierw takie małe historyczne wyjaśnienie. Tutaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. To nie jest przypadkowe zestawienie. W czasach Jezusa w ciągu dnia czas mierzono godzinami. Dzień, czyli od wschodu do zachodu słońca, podzielony był na 12 równych jednostek. Skoro dzień latem był dłuższy, a zimą krótszy, bo jednak Izrael to półkula północna, to znaczy, że te godziny nie zawsze odpowiadały naszym godzinom, chociaż zawsze było to 12 godzin. Zimą te godziny były po prostu krótsze. W przeliczeniu na nasze mogły mieć 40 parę minut w okresie najgłębszej zimy, a latem mogły mieć nawet około 90 minut w przeliczeniu na nasze. Mniejsza o to. Ten czas w ciągu dnia było łatwo policzyć, wbijało się patyk w ziemię, znaczyło się godziny, skalowało się zegar słoneczny i już było wiadomo, która mniej więcej jest godzina. Ale jak policzyć czas w nocy? No więc tutaj takim miernikiem czasu w nocy były straże, czyli takie oddziały, czy to wojskowe, czy jakichś ochotników miejskich, które pilnowały bezpieczeństwa śpiących sobie w spokoju obywateli. Trudno czuwać całą noc, więc straże się zmieniały. Najczęściej w ciągu tej również jakby 12 godzin trwającej nocy te straże zmieniały się czterokrotnie. Pierwsza zaczynała swoje zadanie pilnowania miasta tuż po zachodzie słońca, a więc to była straż wieczorna. Potem następna straż to była taka, która pilnowała gdzieś tam w okolicach północy. Potem następna pilnowała porządku i spokoju w czasie piania kogutów, to jest gdzieś tak powiedzmy druga, trzecia nad ranem, no i potem już ostatnia to wtedy, kiedy niebo zaczynało się na wschodzie różowić, kiedy przychodził ranek, tak jak ta pora dnia, kiedy kobiety szły do grobu Jezusa, żeby go namaścić wczesnym rankiem. To znaczy jeszcze słońce nie wzeszło, jeszcze była właściwie noc, ale już na niebie była poświata. Więc tutaj Jezus odnosi się do takiej starożytnej, współczesnej mu miary czasu nocą. To były właściwie cztery straże, można powiedzieć nawet cztery takie umownie, w cudzysłowie ujęte godziny. Wieczorem, o północy, o pianiu kogutów i rankiem. Druga ciekawa rzecz to ta dotycząca domu. Jest mowa o gospodarzu, który dom powierza sługom, wyznacza odźwiernego, a sam gdzieś wyrusza w daleką podróż. Co to oznacza? To oczywiście takie, można powiedzieć, narysowanie schematyczne czy symboliczne właściwie rzeczywistości każdego człowieka. Dom to jest w ogóle plemię, dom Izraela, czyli cały naród, jakaś społeczność. Dom to nie tylko budynek w sensie naszym, ale coś takiego jak Anglicy mają na to termin home, nie house, czyli budynek, ale home, czyli no właśnie dom. Mówimy o domownikach, o tych, którzy mieszkają w danym domu, tworzą jakąś rodzinę, czy nawet plemię, albo nawet naród. Tym właścicielem domu jest Bóg. Tym gospodarzem, który udaje się w podróż, sam Chrystus, który wstępuje do nieba, poszedł sobie, wypodróżował i zostawił nas samych. Dom to także ja sam, moje ciało jest moim domem, oczy to są
moje okna, usta to są drzwi. No i właśnie jest odźwierny. To tak jakby Jezus mówił o tym odźwiernym, który pilnuje wejścia, mając na myśli rozum, który powinien pilnować mojej mowy. To jest właśnie to czuwanie. Uważaj, co mówisz, żebyś nie gadał głupot, żebyś w ogóle się nie zagadał, nie zostawił otwartych tych drzwi na przestrzał, a przez to przegapił, nie zauważył Chrystusa, który nadchodzi. To takich parę ciekawostek dotyczących dzisiejszej Ewangelii, a obiecałem, że będzie trochę może i z humorem, to ja opowiem o moim pierwszym skojarzeniu z tą Ewangelią o czuwaniu. Przez wiele lat chodziłem, no w tym roku to raczej nie wchodzi w grę ze względów epidemicznych, po kolędzie, czyli odwiedzałem duszpasterstwo rodziny w parafiach, w których pracowałem czy pomagałem w duszpasterstwie. Często zdarzało się tak, że poprzedniego roku, czy w poprzednich latach po kolędzie szli moi koledzy księża i z tym chodzeniem u nich bywało różnie. W każdym razie, jeśli chodzi o jakąś sprawność i jakieś tempo. Ja być może wskutek swojej natury, charakteru, a może nawet nomen omen nazwiska, dość sprawnie starałem się uskuteczniać ten proces, ten piękny zwyczaj odwiedzin kolędowych. I bardzo często zdarzało się, że dzwonię, czy ministranci dzwonią do drzwi jakiegoś mieszkania w bloku, czy do drzwi jakiegoś gospodarstwa, jakiegoś domu i słychać za drzwiami jakiś wielki rumor, otwierają się drzwi i słyszę gospodarza czy gospodynię tego domu z przerażeniem wołających: Jezus Maria, ksiądz już przyszedł, już? Woda święcona, zamknij psa, zapal świecę, obrus, gdzie jest kropidło, matko, od mamy miałam przynieść kropidło, zapomniałam, ale jak to możliwe, w zeszłym roku ksiądz tu był 2 godziny później, a ksiądz tu już jest dzisiaj. No i tak stoję w tych drzwiach, w tym progu i tak patrzę na tych ludzi, no pierwszy odruch, każdy by sobie pomyślał, ha, ha, ale śmieszna sytuacja, nie byli przygotowani, teraz gonią jeszcze, on wciska pod koszulek, w spodnie, ona gdzieś tam jakieś papiloty, czy jedno oko tylko umalowane, bo drugiego nie zdążyła, w rozsypce tam te wszystkie krzyżyki, kropidła, wody święcone i tak dalej. I pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, rzeczywiście, no jest śmiesznie, ale potem sobie tak myślę, a kiedy Jezus przyjdzie i zapuka do moich drzwi, no wszystko wskazuje na to, że ja się będę zachowywał dokładnie tak samo jak ci ludzie, bo oni się nie spodziewali, bo w zeszłym roku, w minione lata, moi koledzy tam byli rzeczywiście godzinę, pół godziny, może półtorej, może nawet dwie później, bo sobie gdzieś tam po drodze jeszcze robili jakieś dłuższe przystanki czy pogawędki. Ja przyszedłem wcześniej, niż oni się spodziewali. Tak to wygląda, tak to może wyglądać w moim przypadku, w naszym przypadku, kiedy nie będziemy czuwać, wyglądać na przyjście tego Pana Jezusa na końcu czasów. I dla mnie takie wydarzenie jak to właśnie kolędowe, nie, z nikogo się absolutnie nie śmieję, nikomu nie wytykam, wprost przeciwnie, myślę sobie, że na miejscu tych ludzi dokładnie zachowywałbym się tak samo i tak samo bym rzecz przegapił. Pół biedy kolęda, jakiś tam ksiądz, który za szybko chodzi, bo tak się nazywa, trudno, przepraszam, ale gorzej, jeżeli tak nas wszystkich Pan Jezus zastanie, a my umalowani tylko w połowie, gdzieś tam w połowie pojednani z naszymi adwersarzami, czy nawet nieprzyjaciółmi, no kompletnie niegotowi, pies nie zamknięty, szczeka, buty nie poukładane równo w przedpokoju, będzie wstyd, dlatego Jezus mówi: czuwajcie, czyli miejcie oczy szeroko otwarte, nie śpijcie. O jakiejkolwiek porze by Pan nie przyszedł, bądźcie gotowi.